Nieodpowiedzialna mamuśka skazuje własnego syna na życie na wózku inwalidzkim. Przychodzę do Was z kolejną częścią opowieści ze Izby Przyjęć. W dzisiejszym odcinku na oddział zostaje przyjęty mężczyzna po pięćdziesiątce o imieniu Wilbur, który już na pierwszy rzut oka strasznie cierpi. Towarzyszy mu jego siedemdziesięcioletnia matka, Mildred. Po rozmowie z nim dowiadujemy się, że upadł na tyłek i od tego czasu czuje mrowienie oraz intensywny ból w prawej nodze co od razu wskazuje na przypuklinę krążka międzykręgowego. Natychmiast zlecamy przeprowadzenie rezonansu magnetycznego, który wykazuje, że krążek uciska na rdzeń kręgowy. Dodatkowo doszło do złamania kręgów i choć samo złamanie obecnie nie zagraża jego zdrowiu, to jest na tyle poważne, że wszystko wydaje się trzymać w kupie tylko i wyłącznie dzięki magicznej mocy potu, taśmy klejącej, gumy do życia i dobrych intencji. Musieliśmy jak najszybciej pomóc mężczyźnie. W przeciwnym wypadku zagrożony byłby również jego rdzeń kręgowy. Po przeprowadzeniu wszelkich potrzebnych badań, neurochirurg z naszego oddziału przedstawił matce mężczyznę rozwiązanie, które uznał za najlepsze w obecnej sytuacji, czyli operację. Mildred nie była zachwycona, słysząc o tak oburzających i radykalnych pomysłach. Twierdziła, że robimy to wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić więcej kasy, ponieważ operacja nie jest odpowiedzią na wszystko. Po zrównaniu neurochirurga z ziemią, kobieta odwróciła się w stronę Wilbura i z furią w oczach zapytała. Co o tym wszystkim myślisz, skarbie? Pozwolisz tym okrutnym potworom tak po prostu oskubać cię z kasy? Ja... No, no nie, ale... Zająkał się wyraźnie zasmucony Wilbur. Widzicie? Musimy zasięgnąć opinii u innych specjalistów, dlatego wychodzimy. Przerwała mu matka, drwiąc z nas. Jej twarz zdobił demoniczny uśmiech będący wyrazem triumfu. Próbowaliśmy przemówić im do rozumu, ale wszelkie próby spełzły na niczym. Niedługo później podpisali oni dokument, który upoważniał ich do opuszczenia oddziału z własnej woli. Tak też zrobili. Naprawdę żal mi było tego mężczyzny. Tym bardziej, że zdawał się rozważać operację. Ale jego apodyktyczna matka okazała się mieć w tej sprawie głos ostateczny. Pięć dni później, Wilbur ponownie zjawił się w naszym szpitalu. Tylko, że tym razem przywiozła go karetka. Mildred była jeszcze bardziej rozwścieczona niż poprzednio i próbowała się rządzić, wydając każdemu polecenia. Kobieta wpadła chyba w jakiś nowy szał, bo bez przerwy wymachiwała kończynami, obrzucając nas przy tym najgorszymi obelgami. Przeprowadziliśmy standardowe badania i odkryliśmy coś naprawdę okropnego. Mildred postanowiła zaciągnąć Wilbura do kręgarza, który odwalił świetną robotę, próbując naprawić kręgosłup mężczyzny. Wystarczyło jedno donośne chrupnięcie, żeby Wilbur całkowicie stracił władzę w nogach. Niestety uszkodzenia rdzenia kręgowego okazały się na tyle rozległe i skomplikowane, że nie dało się już nic zrobić. Z przykrością informuję, że za sprawą swojej nieodpowiedzialnej mamuśki Wilbur spędzi resztę życia na wózku inwalidzkim i już nigdy nie poczuje dotyku trawy, piasku ani morskich fal pod stopami. Rozwydrzona mamuśka niszczy moją nowiutką kartę graficzną tylko dlatego, że nie chciałem oddać komputera jej dzieciakowi. Od dłuższego czasu korzystałem z GTX 1650 Super i w końcu zapragnąłem czegoś lepszego, żeby podbić trochę grafikę w Tarkowie. Zamówiłem więc RTX-a 3080, który przyszedł akurat wtedy, gdy odwiedzała nas kuzynka wraz z 13-letnim synem. Widząc swoje nowe cacuszko, momentalnie udałem się do pokoju, żeby zamontować je w komputerze. Pewnie poszłoby mi to znacznie szybciej, gdyby syn kuzynki nie zechciał mi towarzyszyć. W pewnym momencie zapytał mnie, po co mi dwa komputery? Na co odpowiedziałem, że jednego z nich używam do streamowania. Po tej krótkiej wymienie zdań młody pobiegł do swojej mamy, a ja wróciłem do tego, co gamerzy lubią najbardziej. 40 minut później udało mi się przenieść 1650 do komputera do streamingu i zamontować nowisienką 3080 w głównym sprzęcie. W międzyczasie do pokoju weszła kuzynka, pytając się mnie, co tam porabiam i czemu w ogóle to wszystko służy. Pokrótce wyjaśniłem jej cały proces montażu i opowiedziałem jak to używam drugiego komputera po to, żeby odciążyć ten pierwszy. Kobieta uważnie mnie wysłuchała, a następnie zapytała jaki komputer byłby najlepszy dla jej synka na urodziny. Zaoferowałem więc, że mógłbym zbudować mu jakiś przyzwoity zestaw do 1100 dolarów. Niestety rozkaproszona kuzyneczka najwidoczniej oczekiwała czegoś innego, ponieważ pytanie, które zadała mi chwilę później totalnie zwaliło mnie z nóg. A dlaczego nie oddasz mu jednego ze swoich komputerów? I tak nie potrzebujesz dwóch. Poza tym, dawno nic mu nie dałeś na urodziny. Powiedziała mi, że nie mogę tego zrobić, ponieważ mój zestaw wraz z podświetleniem i wszystkimi usprawnieniami znacząco przekracza wartość 3000 dolarów. Niezadowolona kuzyneczka nazwała mnie niewdzięcznym i stwierdziła, że powinienem oddać jej jeden z komputerów, bo jesteśmy rodziną. Słuchając jej wywodów, zacząłem powoli tracić cierpliwość, tym bardziej, że ta idiotka wygarnęła mi, iż nigdy nawet nie musiałem na nic pracować, bo wszystko podsuwano mi pod nos. Tak się składa, że pracuję na dwa pełne etaty i musiałem ciężko charować przez cały ostatni rok, żeby zapracować sobie na to, co mam. Odparowałem ze złością. Poza tym, to nie moja wina, że w wieku osiemnastu lat zaliczyłaś wpadkę z nierobem, który cię potem zostawił. Kuzynka chyba nie wytrzymała ciśnienia, bo z całej siły kopnęła w mój komputer, roztrzaskując szybkę i niszcząc przy tym chłodzenie wodne wraz z tękim RTX-em 3080. Gdybym mi w porę nie powstrzymał, mógłbym także pożegnać się z drugim komputerem. Zaraz po dokonaniu aktu zemsty zaczęła się wydzierać, że na nią napadłem, przykuwając uwagę mojego ojca. Chyba nie podejrzewała, że zamiast być klepana po główce, wyleci z naszego domu szybciej niż się w nim pojawiła. Sama wykopałaś sobie grób babciu, i nie mogę się doczekać, aż w nim wylądujesz. Moją ostatnią żyjącą babcią jest ta od strony ojca. Na przestrzeni lat niejednokrotnie starałam się nawiązać z nią jakąkolwiek nić porozumienia, ale każda próba spełzła na niczym. Chciałam dobrze, a wychodziło na odwrót. Coraz bardziej się od siebie oddalałyśmy. Ta stara wiedźma bez przerwy porównywała mnie do swoich ulubionych wnuków. Nękała mnie psychicznie i nazywała czarną owcą, która nic w życiu nie osiągnie. Przez jej ciągłe gadanie próbowałam nawet odebrać sobie życie. Kroplą, która przelała czarę goryczy, była tragiczna śmierć mojego brata. Wyobraźcie sobie, że babka miała czelność powiedzieć, znajdującym się wtedy w żałobie rodzicom, że kolejna brudna dusza zniknęła z tego świata. Nie rozumiem, skąd wynikła jej nienawiść do mojego brata, którego największym przewinieniem było jedzenie śmieciowego żarcia. Słysząc te obrzydliwe słowa, momentalnie wybuchła i wykrzyczała mi prosto w twarz, że gdy w końcu nadejdzie dzień jej pogrzebu, włożę na siebie najbardziej jaskrawą czerwoną sukienkę, jaką tylko znajdę w szafie, bo zamierzam tego dnia świętować. Miało to miejsce w roku 2014 i od tego czasu unikała jej na każdym rodzinnym spotkaniu. Przestałam nawet przychodzić na jej urodziny. Jednakże zeszłego listopada moja kocha, niutka babunia zachorowała i chciała, żeby jej dzieci oraz wnuki zajęły się nią w szpitalu. Dlaczego? Cóż, faworyzowanym przez nią członkach rodziny, ciutka wraz z dziećmi, coś akurat musiało wypaść. Swoje żądania przedstawiła ojcu podczas rozmowy telefonicznej. Moją odpowiedzią na tę niezbyt kuszącą propozycją było strasznie mi przykro, ale moi dziadkowie zmarli w 2004 i 2012 roku. A skoro moja ostatnia żyjąca babcia nie uznaje mnie nawet za swoją wnuczkę, to nie mamy o czym rozmawiać. Chcąc mnie zmanipulować, babka zaczęła płakać, mówiąc, że przecież jestem jej wnuczką i być może to dobra okazja na naprawienie naszej relacji. Relacji, której nigdy nie było. Potrzebowałam cię przez 26 lat, a ty jedynie zniszczyłaś mnie psychicznie. Poza tym, my nawet nie mamy czego naprawiać, i nawet gdybym chciała, to i tak nie mogę się tobą zająć, bo muszę się skupić na pracy oraz nauce. Powiedziałam, po czym rozłączyłam się w imieniu mojego ojca, zanim kobieta zdążyła ponownie zabrać głos. Nie zliczę, ile razy słyszałam, że jestem okropnym człowiekiem, bo zostawiłam własną babcię w potrzebie. Ale wiecie co, ja niczego nie żałuję. Tak naprawdę sama sobie wykopała grób i zasługuje na to, żeby w końcu w nim wylądować. No cóż, taka karma. Rozkapryszona mamuśka traktuje bibliotekę jak żłobek dla swoich nastoletnich dzieci. Swego czasu pracowałam w bibliotece i wbrew pozorom nie jest to taka łatwa praca. Pewnego popołudnia przyszła do nas kobieta, która już z daleka wyglądała, jakby była na skraju załamania nerwowego. Zapytała nas, czy widzieliśmy gdzieś jej maleństwa, które zostawiła tu parę godzin temu. Niestety żadne z nas nie wiedziało, o jakie dzieci chodzi i tak też jej powiedzieliśmy, co oczywiście doprowadziło do wybuchu. Jak mogliście być tak nieodpowiedzialni, wiedząc, że w pobliżu są dzieci? Dlaczego ich nie przypilnowaliście? wykrzyczała rozpaczliwie. Zamieszanie przyciągnęło uwagę kierownika, który specjalnie dla kobiety pofatygował się, żeby wyjść ze swojego biura. Chciał jej tylko zakomunikować, że jest w bibliotece, a nie w jakimś żłobku. Oczywiście skończyło się na wezwaniu przez nią policji, ponieważ to my zaniedbaliśmy dzieci, które ona zostawiła w naszej placówce. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce i w końcu połapali się w całej historii, zadzwonili do domu kobiety. Okazało się, że jej maleństwa mające po 14 i 16 lat najzwyczajniej w świecie znudziły się czekaniem na matkę, dlatego postanowiły wrócić do domu z Buta. Niestety nie pamiętam, co wydarzyło się dalej, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek jeszcze spotkała tę kobietę. Nie jedziesz na żadne wakacje, bo nie posprzątałaś w pokoju brata. Razem z rodziną mieliśmy za parę dni lecieć na wakacje, dlatego pakowałam się u mojego brata. Pomimo tego, że Skubaniec jest ode mnie młodszy o 5 lat, to i tak ma dwa razy większy pokój. Z racji tego, że jest on strasznym bałaganiarzem, nasza rodzicielka regularnie musi po nim sprzątać. A jeśli tego nie robi, to zaczyna się płacz. Wróćmy jednak do dzisiejszego poranka. Matka, jak gdyby nigdy nic, wbiła sobie do pokoju i skarciła mnie za to, że panuje w nim totalny bałagan. Powiedziałam jej zatem, że to nawet nie jest mój pokój i to nie ja odpowiadam za panujący w nim burdel. Niestety dla niej stwierdzenie faktu jest równoznaczne z brakiem szacunku, przez to musiałam wysłuchać niemalże godzinnego kazania na temat mojego niewdzięcznego zachowania. To nic, po 15 latach ciągłej przemocy emocjonalnej zdążyłam się przyzwyczaić i już nie mnie jej zaczepki. Widząc brak jakiejkolwiek skruchy z mojej strony, matka stwierdziła, że nie zasługuje na to, żeby lecieć z nimi na wakacje. W sumie to trochę beka z niej, bo i tak wolałam zostać w domu. Tym bardziej zważywszy na fakt, iż cała podróż została zaplanowana typowo pod nią. Zresztą przez nią samą. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu pójdę na studia i nie będę musiała się z nią już więcej użerać.